Dzień dobry, to jest kolejny odcinek programu Kobieta ze Śląska i tym razem wyjątkowy, bo moim gościem jest zawodniczka TS ROW Rybnik. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Patrycja Matla, będziemy rozmawiać o tym, jak piłka, czyli jak właściwie to, co tutaj między nami znalazło się w Twoim życiu, bo piłka nożna to podobno dla kobiet nie do końca taka jasna sprawa. Moja piłka w moim życiu znalazła się tak naprawdę od najmłodszych lat, kiedy to moi rodzice, czy gdzieś tam kuzynostwo, spędzaliśmy dużo czasu na dworze, a nie było tak dużo możliwości jak teraz, więc przeważnie to było jakieś, były to jakieś gry, zabawy z piłką związane, a że moi rodzice, moja rodzina to kibice Górnika Zabrze, także z piłka nożna w moim życiu była od najmłodszych lat, jeździliśmy razem na mecze. Później pojawiło się gdzieś większe zainteresowanie z racji tego, że w okolicy, w której mieszkam, pojawił się klub i tak zaczęła się moja przygoda. Myślę, że gdzieś większość dzieci czy tam chłopców, teraz już nawet dziewczynek, zaczyna tak swoją przygodę z piłką. Myślę, że to jest naprawdę fajna rzecz, uprawiać jakikolwiek sport, niekoniecznie piłkę nożną, czy to piłka ręczna, siatkówka, od najmłodszych lat, żeby rodzice gdzieś tam zaszczepiali tą pasję w dzieciach, czy to nawet rower, spędzanie aktywności, bo to naprawdę może w życiu dużo dać. Ale dlaczego akurat piłka? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, pewnie bardzo dużo osób się zastanawia. Ja też się zastanawiałam nad tym, bo to był dość bardzo rzadko popularny sport i mało uprawiany przez dziewczyny. Gdzieś tam chodziłam sama do klasy sportowej, w której głównym tematem była piłka ręczna i gdzieś tam na tym bazowałam. Ale myślę, że to też w jakiś sposób dużo mi dało, uprawiając kilka sportów. Czemu piłka nożna? Nie wiem, może dlatego, że gdzieś zawsze lubiłam towarzystwo chłopaków, gdzieś tam bardziej nawet miałam złapać kontakt z chłopakami. Gdzieś byłam taką chłopczycą troszkę na podwórku. Lubiłam spędzać czas aktywnie, gdzieś tam się zawsze znajomi śmiali, czy tam rodzice, że nigdy nie miałam lalki tak naprawdę, a wolałam wybieranie zabaw z autkami, czy nawet gdzieś tam po prostu gdzieś tam bardziej takie zajęcia, w których uczestniczą chłopcy, tak? Bardziej czyli gdzieś tam takie. Jako prezent też dostawałaś piłki? Kiedy tak. Pierwsza piłka, jaką dostałaś, pamiętasz? Tak, pamiętam. To był taki prezent pod choinkę bardziej, gdzieś tam troszkę nietrafiony, bo dostałam pod choinkę, a była zima, więc za bardzo nie było możliwości, gdzie tą piłką grać, więc została mi szybko zabrana, bo wszystko w domu mogło ulec po prostu zniszczeniu i mogło nieciekawie to wyglądać, ale jak już pogoda dopisywała, to czy nawet na dworze w śniegu, też pamiętam, parę razy wychodziłam gdzieś tam z piłką i się nawet w śniegu gdzieś tam grało, także no to już była taka pasja od najmłodszych lat gdzieś tam, nie? Ile lat miałaś, kiedy pierwszy raz zagrałaś swój mecz taki profesjonalny? Profesjonalny mecz, można to dzielić na to, że zagrałam swój pierwszy mecz ligowy, który pamiętam do dziś z chłopakami w drużynie Płomienia Czuchów. Miałam wtedy 9 lat. Była to strasznie, gdzieś tam strasznie to wyglądało. Teraz porównanie gdzieś tam możliwości dzieciaków do tego, co było kiedyś, graliśmy na dziurawych boiskach, nie wyglądało to za ciekawie, mieliśmy do dyspozycji kilka piłek, często się przynosiło swoje piłki na trening, więc myślę, że w wieku 9 lat gdzieś tam taki mój pierwszy mecz w życiu, taki już ligowy, gdzieś tam poważny, a jeśli chodzi o taką przygodę z kobiecą piłką, to były też występy gdzieś tam w kadrze Śląska, w reprezentacji, pierwszy mecz ligowy w Ekstralidze kobiet w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, to gdzieś myślę w granicach takich 16 lat, to już była taka gdzieś tam piłka na tym wyższym poziomie, nie, profesjonalna. Często słyszysz, że piłka nożna to nie jest sport dla kobiet? Teraz już szczerze mówiąc nie. Był taki stereotyp, jak zaczynałam grać w piłkę, było to bardzo duże wydarzenie, kiedy ludzie widzieli grającą dziewczynę z chłopakami, a często byli bardzo zdziwieni, bo wyglądałam dużo lepiej na boisku niż ci chłopcy. I pamiętam swój pierwszy trening, kiedy zmieniałam klub gdzieś tam w wieku 10 lat, właśnie z Płomienia Czuchów na MKS Mosier Czerwionkę. Mój tata gdzieś tam widział, że nie dzieje się za dobrze w klubie i chciał dla mnie jak najlepiej. Zmieniliśmy otoczenie,
poszedł gdzieś tam na trening do trenera Jarka Kupisa, porozmawiać z nim, że jest, ma córkę, która chciałaby zmienić klub i spróbować swoich sił w tej drużynie. On powiedział, no, że niekoniecznie gdzieś tam widzi to u siebie, ale no, nie umiał po prostu odmówić. A gdy przyszłam na trening, jak mnie zauważył, no, to powiedział, że muszę grać po prostu w tej drużynie. Także jego też podejście się zmieniło, kiedy po prostu miał z tym styczność i myślę, że dużo ludzi do tego tak podchodzi, bo coraz więcej osób przychodzi na mecze piłkarskie. Ekstraliga Kobiet już jest bardzo gdzieś tam coraz bardziej znana w Polsce. Reprezentacja Polski Kobiet również gdzieś tam myślę, że jest coraz bardziej transmitowana, pokazywana. Dziewczyny są znane, wyjeżdżają za granicę grać w piłkę, także teraz myślę, że to jest już taka normalność, tak? Nie jest to żadne zdziwienie. A te kontuzje, które się zdarzają, bo to jednak jest też sport trochę bolesny, tu upadki, przepychanki na boisku, siniaki nieraz, to nie zniechęca? Nie, myślę, że to jest taka normalna część sportu ogólnie, że osoba, która uprawia jakikolwiek sport w swoim życiu, wie, że to jest codzienność w tym, że trzeba liczyć się z tym, że każdy gdzieś tam jest narażony na to ryzyko kontuzji. Osobiście o tym nie myślę, jak wychodzę na trening czy mecz. Chcę zagrać jak najlepiej, dać siebie wszystko, a każdy liczy się z tym, że po prostu może to nastąpić i takie coś się zdarzyć. Może często śmiesznie to wygląda, jeśli dziewczyny grają w piłkę i gdzieś tam zaczną się przepychać, czy gdzieś to tam może śmiesznie wyglądać, że jak to dziewczyny, taka bardzo dużo dziewczyny mają w sobie takiej ambicji, werwy, co często można odmówić mężczyznom, którzy grają w piłkę, czy tam uprawiając inny sport. Na pewno dziewczyny, tak jak mówię, wyróżnia taka duża zawziętość, chęć pokazania, że my też potrafimy, że nie jesteśmy wcale niczym gorsze od tych chłopaków, którzy też biegają za piłką i tak jak my gdzieś tam sobie grają. Oprócz tego, że jesteś zawodniczką, jesteś też trenerką właściwie. Kiedy postanowiłaś, że ta piłka nożna będzie na dobre już w twoim życiu? Jeśli chodzi o trenowanie dzieci czy tam młodzieży, szczerze mówiąc, od najmłodszych lat to była również moja pasja, bo często było tak, że sama wychodziłam gdzieś tam na boisko lub na podwórko obok domu potrenować. Sama sobie na karteczce rozpisywałam trening, to co chcę dzisiaj zrobić, wyjść z tą piłką, więc to był to była taka moja zajawka, że tak powiem, bardzo duża i w pewnym wieku gdzieś tam doszłam do wniosku, że też chcę tą swoją wiedzę, którą gdzieś tam zdobywam, doświadczenie z tych reprezentacji, z różnych kadr, doświadczenie, które zebrałam od trenerów, z którymi miałam okazję gdzieś tam w różnych klubach współpracować, że chcę w końcu też coś przekazać tej młodzieży i może ich czegoś nauczyć, a przy okazji może mi coś to pomóc. I taki pomysł powstał rok temu, gdzieś tam w styczniu zaczęłam planować swój założenie Akademii Piłkarskiej. Gdzieś tam działałam sobie, a w lipcu ruszyliśmy ogólnie z treningami, już dołączyło do nas duże grono dzieci. Na ten moment w Rybnickiej Akademii Piłkarskiej są około 4-5 grup od 2015 roku, od 2015 rocznika do 2009. Cały czas można również do nas dołączyć, trenujemy na terenie Rybnika. I tak to wygląda. Swoją przygodę z trenowaniem najmłodszych zaczęłam tak naprawdę w wieku 18 lat tu w szkółce w Rybniku. To był taki całkowity początek, zabawa z najmłodszymi, ale gdzieś to tak mi się spodobało, że na pewno to jest coś, co będę chciała dalej robić w życiu. Nie? Gdzieś tam nawet po zakończeniu kariery myśleć o tym naprawdę bardzo poważnie. Rozmawiamy sobie o kobiecej piłce, ale właściwie czy coś takiego istnieje, więc powiedzmy sobie może tak po prostu, czym różni się męska piłka nożna od tej kobiecej? Kurczę, może nie. Kolejny raz ciężko mi powiedzieć, bo jeśli chodzi o samą grę, to tak naprawdę nie różni się niczym. Mamy te same zasady na boisku, trenujemy na tych samych obiektach boiska, nie różnią się niczym wymiarami. Także tu na pewno nie ma żadnej różnicy, tak jak panowie mamy swoją najwyższą klasę rozgrywkową, mamy Ekstraligę Kobiet w
gdzieś tam u mężczyzn jest to ekstraklasa. Mamy kobiecą reprezentację Polski, mamy rozgrywki pierwszoligowe, drugoligowe, trzecioligowe. Także tu nie widzę żadnej różnicy, jeśli chodzi o taką, co nas różni, to na pewno gdzieś to tam jest na poziomie takim fizycznym bardziej, w tym, że kobiety w pewnym momencie do pewnego roku życia, tak jak gdzieś tam było u mnie, do 16 roku życia praktycznie grałam z chłopakami w lidze, gdzieś tam jeździłam na kadry młodzieżowe Polski i Śląska, ale później już widać tą różnicę w predyspozycjach siłowych, gdzieś tam szybkości, właśnie gdzieś w tym widać największą różnicę, nie? Jeśli chodzi o takie aspekty typowo piłkarskie, to myślę, że niczym nas nie różni. To nic. Zapytam inaczej, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby w ogóle kobieta mogła zacząć trenować tak profesjonalnie piłkę nożną? Predyspozycje. Na pewno pasję, dużo chęci. Dużo dziewczyn zaczyna grać po prostu w piłkę, ale po jakimś czasie dochodzi do wniosku, że to nie jest sport dla niej, wybiera albo po prostu inne zajęcie, albo gdzieś szuka w innej dziedzinie swoich predyspozycji, czy tam, jak mówię, zainteresowania. Przede wszystkim dobre chęci. Myślę, że dziewczyny są z reguły bardzo zawzięte, zaangażowane. Jeśli im na czymś zależy, to po prostu chcą to osiągnąć i myślę, że tyle. No. W każdej chwili można dołączyć do klubu piłkarskiego. Ja w akademii też mam dziewczynkę rocznika 2012, która trenuje z chłopakami, też rok starszymi, 2 lata starszymi, świetnie sobie radzi. Więc... Czyli panie, które nas oglądają, a chciałyby na przykład dołączyć, przyjść z ciekawości, zobaczyć, czy dadzą radę, to mogą to zrobić? Myślę, że na pewno. Nie wiem, czy kobieta, która gdzieś jest... nie dzieckiem, że tak powiem, tylko już gdzieś tam nastolatką czy osobą dorosłą po prostu znajdzie takie zainteresowanie i chęć dołączenia do drużyny seniorskiej. Podejrzewam, że nie spotkam takiego przypadku, ale jak to w życiu, może mnie jeszcze dużo rzeczy zdziwić. Ale gdzieś tam, tak jak mówię, te najmłodsze dziewczynki bardzo są zaangażowane i chcą grać w piłkę. Może to być dziwne, że gdzieś tam dziewczynki chcą, ale to naprawdę jest coraz bardziej popularny sport w Polsce i tak jak mówię, nikogo teraz nie dziwi to, że można spotkać dziewczyny na boisku. Tak jak mówię, jest bardzo dużo klubów nowych, które powstają, jest bardzo dużo lig kobiecych. Może nie jest to jeszcze na najwyższym poziomie, ale to cały czas gdzieś z roku na rok robi duże postępy i myślę, że w najbliższych latach gdzieś tam dojdziemy do takiego poziomu, w którym będzie to popularny sport w Polsce. Co powinniśmy wiedzieć o piłce nożnej kobiet w Polsce właśnie? Czy tych drużyn jest dużo? Które są najważniejsze? Może którym szczególnie warto kibicować teraz? Myślę, że teraz gdzieś tam warto nam kibicować. To oprócz jest Rob Rybnik. Oczywiście. Na pewno tu w regionie jesteśmy taką drużyną, która gdzieś tam od powstania klubu zrobiła bardzo duży postęp. Prezes też się tu dużo stara, żeby to wszystko fajnie wyglądało. A jeśli chodzi o taką ogólnopolską piłkę nożną, aktualny mistrz Polski Górnik Łęczna to na pewno taki zespół bardzo znany w Polsce. Medyk Konin, gdzieś tam też bardzo fajny klub, w którym naprawdę już wygląda to profesjonalnie, jeśli się idzie tam na mecz, jest bardzo dużo kibiców. Naprawdę mają bardzo fajną bazę szkoleniową i wygląda to na profesjonalnym poziomie po prostu. Są jeszcze drużyny w całej Polsce, są Czarni Sosnowiec, w których bardzo długo grałam, z którymi zdobywaliśmy też i wicemistrzostwo Polski. Także tych drużyn jest naprawdę wiele. Są drużyny, które gdzieś tam wchodzą do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, nie mają na tyle gdzieś tam predyspozycji, żeby się w niej utrzymać, ale naprawdę tych dziewczyn jest dużo. Gdyby popatrzeć na mapę Polski klubów kobiecych, to co roku, tak jak powiedziałam, gdzieś tam tych drużyn dużo przybywa i cały czas się to rozwija. Ciężko mi powiedzieć, ile to jest dokładnie w liczbach, ale naprawdę teraz już jest to gdzieś tam pokaźna suma. Czego się życzy zawodniczkom i piłkarkom? Czego możecie chcieć? Jakie jest marzenie twoje jako piłkarki? Może jakaś drużyna marzeń? Czy... Ciężko powiedzieć, bo to wszystko gdzieś tam wynika z moich po prostu gdzieś tam planów, tak, moich
planów na życie, jak to ma wyglądać w tej sytuacji, więc nie mam jako takich marzeń wielkich. Chciałabym po prostu dalej grać w piłkę, rozwijać się, chciałabym, żeby ta drużyna, w której teraz występuje, to jest ROW Rybnik, zagrał w tej najwyższej klasie rozgrywkowej Ekstralidze, żeby obrał jakieś cele na ten sezon i po prostu z sezonu na sezon gdzieś tam planować swoją przyszłość, a co życie przyniesie, to już zobaczymy. Na pewno chcę dalej grać w piłkę. Chcę też namawiać młode dziewczyny, żeby cały czas gdzieś tam myślały o tym, że mają takie możliwości, dać im też takie możliwości w swojej akademii, czy tam akademii TS ROW, więc tak jak mówię, no. Na koniec zapytam jeszcze o ten ważny aspekt jednak walki płci, bo słyszałam, że piłka nożna, tak jak i inne dyscypliny sportu, często się mierzą z tym, że kobiety są gorzej opłacane w tym zawodzie niż mężczyźni. Jak to wygląda w rzeczywistości? Tak, jak się patrzy na te sumy ekstraklasy gdzieś tam mężczyzn, to na pewno to są pokaźne sumy i gdzieś tam uważam, że zwykły człowiek na pewno nie jest w stanie zarobić tego w normalnych warunkach pracy. No tak, to jest akurat aspekt, który gdzieś tam nas różni bardzo. Uważam, że kobiety też nie są docenione w tym, co robią, bo mimo wszystko robią to samo, co mężczyźni, a gdzieś, tak jak mówię, no nie są na tyle docenione, bo nie jedna dziewczyna, jak przyjdziesz na mecz, zobaczysz, odda więcej serca i walki, zostawi zdrowie na tym boisku niż jeden ten pan, który gdzieś tam gra w tej najwyższej klasie rozgrywkowej i zarabia za to naprawdę dużo pieniędzy. Fajne jest u kobiet to, że też widać, że robią to z pasją, bo mimo tego, że te zarobki nie są duże, to te, tak jak mówię, te dziewczyny są cały czas zaangażowane, one chcą, one poświęcają swoje życie, bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi na trening 3 razy w tygodniu, wykona trening, pojedzie do domu i temat jest zamknięty. To jest cały sezon, to są treningi, to są mecze, to są jakieś tam spotkania, różne jakieś, tak mówię, spotkania. To jest multum rzeczy, które decyduje o tym, że ta drużyna funkcjonuje. Też aktualnie teraz prowadzę drużynę, tak jak mówię, dzieci w akademii i wydaje się, że to jest drużyna dzieci, która niewiele potrzebuje, ale potrzebują bardzo dużo i też poświęca mi bardzo dużo czasu, więc wiem, jak to wygląda też ze strony trenera, a tak jak mówię, no, ten aspekt finansowy na pewno nas różni dużo, ale mam nadzieję, że się to zmieni. Trzymamy kciuki, żeby to się zmieniło. Taką ogromną chęć mam pewnie i ja, i nasi widzowie, żeby podpatrzyć trochę Ciebie w akcji, jak trenujesz, i oczywiście zapraszamy na mecze w tych lepszych czasach. Dokładnie. Dziękuję Ci za spotkanie, dziękuję za rozmowę, dziękuję również Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Kobieta ze Śląska.